Witam was, widzowie, w kolejnym odcinku i tym razem zagramy sobie w hardkorowego Pet Simulatora X. Ale jeszcze dla osób, które nie oglądały wczorajszego filmiku, Holix prawdopodobnie wraca do was jutro, nagrywam po prostu za niego, bo zachorowało mu się trochę. Ale dobra, ja już nie przedłużam i lecimy z odcineczkiem. Dobra widzowie, także na samym początku obczajemy sobie właśnie, jakie peciki udało mi się zdobyć dotychczas. I jak możecie sobie zobaczyć, to wygląda naprawdę przekozacko. Mamy legendarkę, która ma 1 400 000 damage'u. Wszystkie peciki w sumie mają bonusy rzucone do fantasy coinsów. Jeszcze taka ciekawostka dla was, pewnie już większość osób wie, tak naprawdę na hardkorowym trybie totalnie nie opłaca się używać tych huge petów. Zwykłe peciki hardkorowego trybu wypadają po prostu dużo lepiej, dużo więcej biją damage'ów te skrzyneczki. No ale dobra, ja już nie przedłużam dalej o petach i przejdźmy do tego, o co właśnie chodzi tak naprawdę w dzisiejszym odcineczku. Polecimy sobie odblokować Heaven. I dobra, 150 milionów coinów, od razu sobie to odblokowujemy elegancko i będziemy za chwilę sobie robić opening, ale zobaczmy, jak to wszystko tutaj wygląda. Ale tak z ciekawości, zanim zrobimy opening, zobaczmy, ile coinów będziemy dostawać za tick właśnie skrzyneczkę. Dostaliśmy 17 600. Dobra, ostatnie co mogliśmy bić, to był chyba Heaven. Także, o kurczę, trochę przeleciałem. Lecimy sobie, nie, to jest Hell Island. Lecimy sobie na Hell Island i zobaczmy, ile tutaj dostaniemy końców za jedno takie uderzenie w skrzyneczkę. O, dobra, peciki już lecą. Tutaj dostajemy 13 tysięcy, tam trochę ponad 17, no to wiadomo, jest jakiś upgrade'ik. No ale dobra, widzowie, skoro udało nam się blokować właśnie Heavenową krainę, to równie dobrze będziemy mieli nowe peciki do wydropienia. Także od razu sobie polecimy tutaj do shopiku. Czekajcie, ja się tepnę do Fantasy Shopu i są tutaj nowe jajeczka. Oczywiście złotych nie będziemy otwierać, bo totalnie się nie opłaca. Lepiej otwierać zwykłe i korzystać z Game Passów. A jak możecie sobie zobaczyć, mamy 537 milionów przygotowanych na dzisiejszy opening. Ale wiecie co, zanim otworzymy sobie te jajeczka, otwórzmy jeszcze te prezenciki i zobaczymy, ile uda nam się tutaj właśnie końców wydropić. No dobra, w sumie udało nam się zdobyć 14 milionów końców. To jest nawet całkiem spoko wynik. Jeszcze 50 tysięcy gemów. Taki wiecie, dodatek. No ale dobra, ja sobie tutaj już zarzucam buściki i przechodzimy powoli do otwierania pecików. Dobra widzowie, mam nadzieję, że uda się wydropić jeszcze jedną legendarkę, ale jeszcze szybko sobie zobaczę tutaj, czy nie mam autodelita włączone. Nie mam, także dobra, będziemy sobie otwierać pojedynczo te jajeczka. Chociaż i tak w sumie mamy 500 milionów, także w sumie w miarę szybko zlecą te końsiki. I no nie, no jak same basiki będą lecieć, to nie będzie to za ciekawie. Naprawdę, dlaczego tyle basików leci? Chociaż gold, żeby poleciał jakiś. No nie ciekawie, widzowie, powiem wam jak na razie. O, dobra, mamy pierwszego rera. W sumie jak na razie jest całkiem okej. Okay. No ale wiecie, ja i tak celuję w tą legendę, chociaż nie mam pojęcia, ile jest szans na wydropienie jej. Ale dobra, te day wydropią. W sumie przy okazji zobaczmy, ile w ogóle te pety mają damage'u. Bo chociaż coś czuję, że i tak będą dużo lepsze niż te, które mamy dotychczas. Okej, okay, dobra, czyli te pety i tak są tak naprawdę prawie moimi najlepszymi. Na pewno wiecie, zastąpimy sobie te słabsze peciki. Także dobra, ja przechodzę do otwierania jajeczek dalej i zobaczmy, co uda nam się wydropić. Jakby poleciała nam legenda, to naprawdę by było tak przekozacko. Ale wiecie co, przez ten hardkorowy tryb tak naprawdę znowu mi się zachciało trochę... Uuu, i mamy legendarkę. A wracając do ostatniego zdania, dosłownie trochę mam właśnie większe chęci do pogrania w Pet Simulatora. Ale dobra, zobaczmy. 2,5 miliona damage'u. Naprawdę ten pecik jest teraz przekozacki. Ja sobie w sumie ściągnę tego Willow Wispa. Zobaczmy, jak ten Pegasus wygląda. Tutaj mamy chłopa. Za chwilę pójdziemy, jakieś enchanty zarzucimy na niego. Ciekawe, jaki będzie miał totalnie już wtedy damage. Ale dobra, ja otwieram dalej jajeczka. Miejmy nadzieję, że uda się wydropić jeszcze więcej tych legend. Jak na razie w sumie zostało nam 200 milionów końców. To i tak jest całkiem spoko. I ciekawe, ile wtedy będziemy dostawać właśnie końców za te skrzynki na Heavenie, bo wtedy dostawaliśmy coś około 15-17 tysięcy na tick. Mam nadzieję, że teraz uda się to przekroczyć, ale dobra, no jak na razie mamy naprawdę nie fart do tych petów. Ani jeden gold nie poleciał, ani jeden rainbow, w ogóle nie wiem, działa ten pasik tutaj? Chyba jak na razie to wygląda, jakby nie działało. Otwieramy te jajeczka. O dobra, jest pierwszy goldzik. Ciekawe, ile goldzik ma teraz damage'u. I 1 800 000. No to też mieliśmy w sumie szczęście. Szkoda, że ta legenda nam nie wypadła złota, bo to już wtedy totalna miazga by była. I dobra, my widzowie, ostatnie dwa jajeczka. I poleciał nam rare. I co mamy w ostatnim jajku? Mamy kolejnego rera, dobra. Będzie co przerabiać na goldy, chociaż nie wiem, czy opłaca się. Na pewno kilka pecików sobie przerobimy. W sumie od razu możemy zarzucić sobie te najlepsze. Chociaż wiecie, tak naprawdę to i tak może nie będą najlepsze te pety, z tego względu, że po prostu nie mam enchantu jeszcze na nich. Ale wydaje mi się, że jak za chwilkę sobie pójdziemy, tam porolujemy coś, to wypadnie coś naprawdę spoko. Także nasze pety prezentują się w taki oto sposób i ja od razu sobie lecę właśnie na Heaven. Zobaczymy, ile teraz będziemy dostawać właśnie hajsu. Nie zdziwię się, jak trochę mniej, ale to może być właśnie tylko i wyłącznie z tego względu, że nie mamy zarzuconych enchantów. No i w sumie jest właśnie, widzowie, tak jak wam mówiłem przed chwilą. No ale nic, ja lecę sobie wrzucać jakieś enchanty na peciki, a z wami już się, widzowie, żegnam i siemano do jutra.